Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku 7 Days to Die Undead Legacy. Będziemy dzisiaj tutaj na zniszczonym terenie. Otóż potrzebuję złoża tytanu. Tak więc tak moi drodzy, wchodzimy w epokę tytanu. Potrzebuję coraz bardziej zaawansowanych narzędzi. I na przykład właśnie byłem ciekaw, co tutaj takiego znajdę. I właśnie już mam pierwszego wroga, czyli skorpiona. Nie jest to akurat jakiś tam super groźny, bo to jest ten chyba zwykły, ale... Zajmijmy się z nim, powiedzmy, w sposób taki właśnie zwykły. Czyli łuk, strzała. O, się tam rzucił na kogoś. Dobrze, tak więc... O, wygląda na to, że on... Dobra, zajmiemy się w nim w ten sposób. No niestety skorpiony są bardzo mocne. No kurde. Aaaa! Help! Help! O nie! Help! Nie pomagasz. Nie pomagasz. Nie pomagasz! Właśnie jest problem ogólnie, jeśli chodzi o amunicję. Dlatego wyciągnąłem... Wow, dziewiątkę! I postanowiłem troszeczkę dziewiątką sobie pohasać. Dobrze. Póki nie ma policjanta, zajmijmy się... Ała! Tak się bawimy, kurde, w berka? Ej, gadzino. Dobra. Przeładujmy. O nie, tam skorpion jest radiacyjny. Widzę, że teren bardzo przyjaźnie. Bardzo przyjemnie mnie... O cholera, jeszcze misio. Jak już jest misio, to już jest tak mało przyjemnie. Ogólnie jest słaby początek odcinka. Bo na razie jest tylko sieczka. A! Ciachej go, ciachej! Kurde, ten misio tam jest... Trochę w złym miejscu. W złym miejscu, w złym czasie. Orzesz ty, kurde, zapomniałem, że ty plujesz. Dobra, ciachnę cię. Ciachnę cię drugi raz. I uciekam. O! Dobra, wiecie co? Chyba sobie tytan... No nie, no kurde. No chyba sobie tytan daruje. No tu kolejny radiacyjny. No i misterny plan legł w gruzach. A shit, miałem pozbierać tam tego skorpiona. No trudno, dobra. Zobaczmy co tutaj jest. Przejedźmy się, może jakiś przyjemny teren albo... O no! To jest największa bolączka tego samochodu, tego pojazdu. No, spadaj. O. Warto byłoby te samochody też przejrzeć, bo w tych samochodach często ciekawe fanty znajduje. O, tu jest na przykład pies. Chociaż z psem bym sobie teraz poradził, bez żadnego problemu. Gdzie teraz?
Powolutku. Dobra, dotarłem do kolejnej chałupy. Ożeż ty! Poszedł mi stąd, już ty. Zakało. Następny leci ty. No to chodź. Po nas solo! Dobrze, trzeba się napić, bo kurde, napiłem się z terydianów wcześniej. I teraz męczy mnie pragnienie. O, dobrze, przejaśnia się. To chociaż coś. Dobra, ogólnie tu jest rzeczka. Więc to by było takim dobrym miejscem na ucieczkę. Dobra, tam jest skorpion, więc sobie nie będę tam wchodził. Okej, bez problemu mogę przejść. Dobrze. Śpi, słodkich snów. Tam jest jakiś ciekawy budynek. Chodźmy tam. O ile nie wyrośnie mi zaraz tutaj pięć skorpionów. To nie jest czasem trader? Nie przekonam się, jeśli tam nie pójdę. O ty co? Dobra, tam już jest misio. To sobie idziemy w drugą stronę. O tak, pięknie. W ogóle nie zwracając uwagi. Shit. No to podczas mojej pierwszej takiej wycieczki właśnie na zniszczony teren to był największy wróg. Niedźwiadek. Dobra, misio się zbliża, więc ja się oddalam. Polimery jak najbardziej się przydadzą. Słyszałem gdzieś sępa. O, właśnie nadlatuje. I home run. Poleciał. Nadlatuje następny. No chodź tutaj. Oh god. Damn it. Czemu to zawsze musi być ten... To chyba nie był ten w sumie radiacyjny. O, otworzymy sobie tutaj drzwi. Gro, nie rób mi tego. Nie wysypuj się. O, właśnie. Dobra, obudzili się. Wszyscy się obudzili, nawet jakiś misio się obudził. Teraz się wkurzyli. O, shit. Halo. Wow. Ej, to było nie fair. A, zapomniałem, że mam nową broń. Katankę. Sprawdza się. No nie spodziewałbym się tu jakichś szaleństw. Okej, cofam to. Stingera dostałem.
No to hit. No to hit. Chyba będę musiał zmienić ten tytuł odcinka. No i teraz jest taki jeden mały problem. Otóż pojazd jest tam, a ja jestem tak tutaj trochę... O, właśnie. Kurde, żeby ten miś mi tutaj nie wszedł. Uciekaj! Ten tam, kurde, demolish, man! Oooo! Wybuchaj! No i pięknie, dobra. Dobra, wiecie co? Nie ma sensu. Uciekamy. Biegu się. Biegu się. Uważając oczywiście na te miśki, które tutaj były. Cholera, mam nadzieję, że tutaj nigdzie ich nie spotkam. To jest jedna dama. Hyc! Jak zombiaki są w pojedynkę, to jestem mądry. No oczywiście. Ale że tutaj żadnego samochodu nie można przejrzeć, no to jest dziwne. No proszę, to wygląda na jakieś miasto. To chyba całkiem... O, shit! Całkiem spore miasto. Uciekaj, szybko! Muszę w końcu wjechać na... No, damn it! Zostaw mój pojazd! Zarazo! O! Zrobić taki delikatny research, co tutaj jest. Wiem jedno, jest tutaj niebezpiecznie. Bo są skorpiony zielony. Dobra, powybijajmy to wszystko. Bo się kurde ten... Jeszcze któryś? No chodź. I spokojnie. Chyba kogoś obudziłem. A nie chciałem. Ups. Ups. Incoming enemies, prepare for conflict. Dobra, póki nie bieg... Chciałem powiedzieć, póki nie biegają. Na każdego! O, pan. Wygląda na to, że zbiera się towarzystwo.
Ale dobra, skoro tutaj... Motyla noga, czyżby to było... Czyżby to był dobry ruch? Szkoda tylko, że dostałem po rękawicach. Au. No mam nadzieję... No kurczę, przepraszam. No mam nadzieję, że już się tutaj nic nie obudzi. Zaraz, chwilę. O. Uuu. Całkiem przyjemne itemy. Zaraz mi to kurde coś wyskoczy. No, tak mi coś tutaj wyskoczy. Dobra, już jest git. Już lecą. Dobrze. A! Uciekaj! Ej! Jest trader. Upuścił wora. Dobra, no to zabawimy się tutaj na dłużej. Kurtka, dobrze, zabieramy te rzeczy. No i czekamy do, będziemy czekać tutaj do czwartej, żeby zobaczyć co u tradera. Ale fajnie, że jest tutaj niedaleko trader. Czyli wygląda na to, że gdzieś tutaj jest droga. O, już widzę, że jest jakaś główna droga. Ty jej nawet oznacza się. No dobra. Nie zobaczę tego dnia 96, co tu jest. Ale spokojnie, jakoś sobie poradzę. Chyba nie umrę. Chyba nie umrę! No robi się fajnie, nie? Trzeba przyznać. No moje też coś wyhaczyły. Wiesz, że szykuje się ciężka noc. O! O! Ojej. Dobra, co jeszcze? Czemu musicie tak hałasować? Zaraz przyjdzie wiedźma i będzie lipa. Oh no. Oh shit. Cholera, wyczaiłeś drogę. O nie, wszyscy wyczaili. Oh no, policjant. Cholera. Zróbmy to jakoś. Sprytnie. Dobra, miejmy nadzieję, że tu nie wskoczą. Zajmijmy się nim szybko. Dobra. Dupnął. Dobrze. Hits. W porządku. Jest git. Teoretycznie jestem bezpieczny. Leci na paleniec. Au. No fajnie jakby ich było tak mniej. Jak miło, podświetla wszystko. Umieraj. Ja wiem dobrze, że to jeszcze nie koniec. Oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. O kurde, on ma za dużo HP. Hyc. O cholera, następny biegnie. Aaaa!
Wstawaj, dobra. Wypadałoby coś zjeść. Stek z ziemniaczkami. A ci kurde, skąd się tu wzięli? Ja już myślałem, że pełen lajcik. Zmęczył się, nie. What the fuck, co tu jest? O! Jestem tutaj. Nie no, fajnie. Fajnie, że zaprosiliście jeszcze znajomych. No, walka jak przy hordzie. Papa. Najlepiej by było, jakbyś tam został, wiesz? Chciałbym zaznać takiego delikatnego spokoju, wiesz? Coś jeszcze mnie tu zaskoczy. O, żeś ty. O, shit! Jak mi wyjechał z zawinkla. O, my senses have picked up something. Ale ty masz wejście, gościu. No dajcie spokój. O. O Boże. Czemu ty nie biegniesz, Boże? A! Jezu. Ja też mam bardzo złe przeczucia. Powiedziałbym, że bardzo złe przeczucia. Jezu, przejedźmy to. Tutaj naprawdę kończą się żarty. Siemano. A jeszcze hakerki. Take your time. Hello. Powiedz mi, czy ty tutaj masz coś takiego fajnego? Książki od ciebie na pewno wezmę. Nie masz. Dobrze. Miejmy nadzieję, że ten drugi będzie miał. Hello! Co ty tutaj masz? Jakiś schemat, coś? Moment, bo najpierw chciałem się nauczyć tego, co... Czekajcie. O. O, wszystkie książki chyba z... Kurde, czy ja to umiem, czy nie? Master, we are not alone. Nie umiem.
Czy jest mi to potrzebne? Dobra. No ogólnie ciekawych rzeczy to ja tam nie nazbierałem w tych skrzyniach. No ale to nic, dobrze. Co tutaj jeszcze masz? Dobra, to tam sobie umiem zrobić, to sobie poradzę. Przeciwpancerny. No nie masz. Tak, a ja sobie muszę tutaj ponaprawiać, tylko muszę znaleźć tą stację do naprawiania. I coś czuję, że będzie mi to... Oj, bolało mocno. No trudno. No po to mam pieniądze, żeby je wydawać. Szkoda tylko, że nigdy chyba nie kupię tego helikoptera. W porządku, czyli pozytyw jak na razie jest taki, że znalazłem. Ej, tam są jakieś... O! No tak, nie ma nic za darmo. Nie patrz na mnie. Ja nic ci nie zrobiłem. Ja sobie idę stąd. Idę sobie tutaj. O właśnie. Jak to mówią, ty mnie nie widziałeś. Oho, ale za to pies mnie zauważył. Incoming enemies, prepare for conflict. Dobra, bierzmy szybko fanty i spieprzajmy. Szkoda, że pompki nie wziąłem. Gida! Coś czuję, że to będzie po prostu nawrót. Czy tak? No oczywiście, no jest co prawda jakaś tutaj odnoga delikatna, ale to jest piaszczysta odnoga, która pewnie prowadzi donikąd. Więc my pojedziemy sobie w tamtą stronę. Przygoda. Taka przygoda, że koniec drogi. Miejmy nadzieję, że gdzieś dojedziemy. Kurczę, zamierzenia były takie, żeby zbierać rudę tytanu, ale wygląda na to, że... No średnio się czuję tak bezpiecznie tutaj. Nie wiem czemu, wcześniej jakoś było mniej tego wszystkiego. Nie wiem, czy to się aktywowało. No skorpionów na przykład nie było w ogóle. Teraz kurde, skorpionów jest co jakiś kawałek. No znowu baza wojskowa. Odejdź ode mnie. Będzie zabawniej, jeśli się okaże, że to jest to samo miejsce, w którym byłem. No. Nie, to nie jest to samo miejsce. Kurde, przydałby się inny transport. Bo tym łazikiem to tak średnio się jedzie po takich... Po takich miejscach. O. Właśnie na przykład dlatego.
Dobrze, że ten skorpion mnie nie widział. To się kurde nagle pojawił. Oj, ciasno. Kurde, tej szukanie wolnego miejsca jak pod marketem. No najlepiej to by było wziąć bagi na pakę i spieprzamy stąd. Dobra, tu wygląda teren taki, że można sobie przejrzeć. O, ja już się znalazłem, można powiedzieć, na przyjaznych terenach. To dobrze. Czyli przetrwałem. Znaczy jeszcze nie wiadomo, bo tu jeszcze jadę. Ale już jak widzę teren zielony, to jakoś tak się czuję bezpieczniej. No, już jest tak jakoś lepiej. Teraz by trzeba było zwieńczyć jeszcze to... Jakby to... Ten wstęp do odcinka, czyli znalezienie trochę rudy tytanu. No, już myślałem, że tutaj tego nie mogę otworzyć. O! Flaczki. Kurde, ile amunicji do shotguna znalazłem tej. Opłacało się. Dobra. Bierzmy się za robotę. Wyciągamy. Czy tam młot, czy tam jak to się tam nazywa i... radiacyjnych, to jeszcze sobie poradzę, nie? Potem już jest gorzej, jak są jakieś radiacyjne. Ej, ale muszę przyznać, że te 9 mm daje radę. No chodź do mnie, przyjacielu. Cisza! Ej, to było nie fair. Nie wydarła się. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Ale dostałem! Ciachaj go! Ciachaj go! Ała! O shit! O shit! Ale obrywałem.
Uciekaj! Tam jest mój kład. Szybko. 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 Dydydydy. Jak tchórz. Ale na radiacyjnych nie mam jeszcze zbytnio pomysłu. Są skubani mocni, no i są cholernie niebezpieczni, dobrze. Pora wracać do domu. No i w ten oto sposób docieramy do mojej bazy, która nie jest jeszcze zbytnio okazała. Master, we are not alone. Ale widzę, że mamy tutaj jakiegoś przybłędę. Prowizoryczne wchodzenie, oczywiście, nie dla zombiaków. No, a jest bałagan. Ogólnie, no, jest bałagan. Jestem jeszcze w trakcie tutaj ogarniania. To się co chwilę coś zmienia. Teraz sobie na przykład takie skrzyneczki robię. Bardzo mi się podobają, są fajne. Fajne są po prostu. Teraz tak. Antidotum. W międzyczasie mogę wam również pokazać, jak wygląda nowa stacja do rozbierania rzeczy. Jest zupełnie inna i potrzebuję tutaj, tu jest takie prowizoryczna taka elektrownia, tutaj cyk, tutaj są włączone. O, teraz są włączone. Mamy tutaj recycling station, nie jest wyłączone. Moment, bo tutaj coś, cyk. I teraz widzicie, tutaj wrzucam wszystkie rzeczy teoretycznie, no te też niby są, tych już się tutaj nie da, ale na przykład tak jak wcześniej skrapowałem coś tam, nie, to na przykład już teraz nie mogę, widzicie, mam tutaj, to jest tylko i wyłącznie wyrzuć, no czyli to takie utrudnienie z ułatwieniem. Uwaga, włączam i tam merdo. No i wszystko się tutaj znikają właśnie rzeczy, po kolei wszystko będzie znikało. No i tutaj rosną. Pojawiają się komponenty, z których było stworzone, nie? No zmyślne ustrojstwo, fajne. Dlatego czekałem właśnie, aż to naprawię, bo na początku coś tam nie działało. Wiesz co, zajmijmy się tym, bo on mnie tutaj już zaczyna zleczka irytować. Ono tu! A tych dwóch. Muszę też popracować nad swoją tutaj bazą, bo jak przychodzi wiedźma, to na przykład sama wiedźma nie robi takiej draki, ale jak wiedźma wezwie wiedźmę i potem ta wiedźma wezwie wiedźmę, no to już jest przypał. To już kurde, już radiacyjne, zielone latarnie lecą i no jest problem, no nie ukrywam, że jest z nimi problem. Dobrze, tutaj jeszcze przetapiam te pokrycia stalowe, 35, dobrze, będzie. Weźmy sobie jeszcze tylko te 600 tutaj tych badawczych, nie, 750 jest potrzebne. Bo ja sobie uzdrałem, że 600. Dobrze. Uwaga! Tada! I teraz czy ja mogę... Tak! W końcu! Tę nową pałkę mogę sobie naprawić. To również sobie mogę naprawić. Mogę sobie naprawić wszystko, chyba tylko co jest możliwe. Tak, bo to jest ostatni tier. I teraz na przykład, czy ja mogę to ulepszyć? Wow. Mogę ulepszyć, ale... Aha, czyli z kategorii A wchodzi na S. Wiadomo, że to jeszcze nie zawsze może się... Tutaj? A, z B na A. A z S na... S z trzema gwiazdkami. Ciekawe, co jest po S z trzema gwiazdkami.
Kurczę. No dobra, fajnie. Fajnie, że tutaj już mogę sobie naprawiać. Nie muszę przynajmniej marnować rzeczy. O, pięknie, tak. Tego mi było trzeba. Jeszcze chciałem coś sprawdzić. Właśnie pompkę. Co ja jeszcze chciałem sprawdzić? A w końcu mogę swoją łopatę naprawić. Ej, panie. Tak, właśnie, S3 gwiazdki. Ta pompka ma też gwiazdki i też S3 gwiazdki. No i wszystko, na wszystko jest potrzebne włókno wojskowe. A żeby mieć włókno wojskowe, moi drodzy, no to muszę mieć stację na poziomie trzecim. Bo tutaj włókno. Tak, właśnie. Jest potrzebny trzeci. O nie, też jest potrzebny plastik. Boże, wszędzie ten plastik. Macie może propozycję, skąd brać dużą ilość plastiku? Bo jedyna opcja, jaka mi przychodzi do głowy, no to trader. Bo, kurde, no nie wiem, rozbieranie całych chat, szukanie tego wszystkiego, no nie widzi mi się to, szczerze mówiąc. Może być trudno. Trudno poprzez ciężko. W porządku, moi drodzy. Ja tutaj się będę z wami żegnał. Ja sobie tylko tutaj poodkładam pewne rzeczy. Czyli tak. Jest epoka tytanu. Wiadomo, że tam jeszcze pewne narzędzia są jeszcze z epoki żelaza. Ale mamy epokę tytanu. Mamy coraz bardziej niebezpiecznych zombiaków. My jesteśmy na etapie... Gdzie to jest tutaj? Prawie 5,5 tysiąca zabitych zombi, 4 zgony, nie jest źle. Etap gry 206, poziom 86. No magia, chyba nigdy nie dotarłem do takiego etapu gry. No jest, to jest jeszcze nic, bo kurczę, są jeszcze jakieś właśnie te... nie wiem, maszyny, które wydobywają surowce, jest maszyna, jest pompa, która wydobywa łupek. No to będzie w przyszłych odcinkach. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, jakiś miły komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam również na inne moje serie, które też tam są ogrywane, m.in. Stalker. Stalker zaczyna się troszeczkę bardziej przyjmować. Podoba mi się to, bo Stalker jest też taką ciekawą grą. Unturned nadal będzie, nie rezygnuję z niego, spokojnie, nie martwcie się, będzie. Być może jeszcze trochę i pojawi się nowa gra, ale spokojnie, na razie są 3 serie, ja mam też dużo prywatnych spraw do załatwiania, praca, w ogóle dom. I co? Tymczasem trzymajcie się i do następnego.